Ameryka po polsku, Paweł Kuliński, za kamerą Daniel Odroniec. Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Po raz drugi dzisiaj i pewnie nie po raz ostatni jesteśmy na plaży, jak widać, dla psów przy Mantros. To jest plaża dla psów przy Mantros. Takich miejsc wydzielonych dla psów jest zdecydowanie więcej, ale my skoncentrujemy się akurat na tym miejscu, które, no jak doskonale wiemy, jest kością niezgody, bo to jest raj dla psów i ich właścicieli. Zmora dla tych, którzy uważają, że to niehigieniczne, nieestetyczne i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze zanim dzisiaj rozpoczęliśmy przygotowywanie tego materiału, ja patrzyłem na ten parking i na te miejsca, gdzie można zaparkować samochód. Tak naprawdę przyjazd ze swoim czworonogiem niczym nie różni się od naszego wakacyjnego przyjazdu w jakieś piękne miejsce, ponieważ te psy były już w otwartych oknach. Łby, uśmiechnięte pyski, języki na wierzchu. Te psiaki już wiedziały, że za chwilę będą na swojej ukochanej plaży, będą mogły się wybiegać, przy okazji też załatwić. Ale do tej higieny, do tej estetyki i do tego, jak należy dbać o to miejsce, na pewno za chwilę dojdziemy. Tutaj Daniel przed chwileczką pokazał specjalne miejsca, w których można myć swoje psy. Wiadomo, że psy lubią się wytarzać w piasku, żeby tego piasku nie wynosić z plaży, żeby go nie wynosić do samochodu, a koniec końców do domów. Są specjalne myjki, prysznice, natryski psie. Jak zwał, tak zwał, ale niewątpliwie tutaj można zadbać o swojego czworonoga. Jest też, jak widać, specjalne miejsce, gdzie są miski z wodą pitną. Jest też miejsce, gdzie jeżeli ktoś się nudzi, może sobie porzucać woreczkami. Oprócz tego może wciągnąć do takiej zabawy swojego czworonoga. Tak więc tutaj wszystko jest przygotowane na tip-top. Powiem o jeszcze jednej rzeczy, zanim będziemy na plaży i zobaczymy uśmiechniętych właścicieli czworonogów i również ich czworonogi, że byliśmy z Danielem w wielu miejscach przy jeziorze Michigan, na wielu plażach, na plażach, gdzie zwierzęta nie mają wstępu, mają tylko ludzie i tam to dopiero jest brud. Zanim to wszystko zostanie posprzątane, można znaleźć tam pety, puszki, butelki, podpaski, prezerwatywy i na plaży, i w okolicy plaży. Tak więc brud jest nieprawdopodobny. Natomiast jak za chwilę zobaczycie, na plaży dla psów czystość, estetyka i higiena. Oczywiście tutaj warto podkreślić, że z psami to jest tak, kij ma zawsze dwa końce. Z jednej strony cieszono się wtedy, kiedy plaże dla psów powstały, ponieważ te plaże i te psy właściwie na plaży powodowały, że znikały błyskawicznie mewy. A mewy nie są pożądane przez tych, którzy spacerują w okolicach jeziora Michigan. Z drugiej strony, jeżeli któryś z właścicieli nie zadba o to, żeby posprzątać po swoim psie, mam na myśli tutaj dokarmianie, to ta karma wabi mewy i wtedy, kiedy znikają psy, pojawiają się błyskawicznie mewy. Tak więc, tak jak powiedziałem, kij ma dwa końce, a tutaj, jak widać, prawdziwe szaleństwo, właściciele i ich czworonogi, czworonogi szczęśliwe, pluskające się w wodzie. Ja wiem, że teraz wkurzą się wszyscy ci, którzy są przeciwnikami nie tyle psów, co akurat plaż dla nich specjalnie wyznaczonych, ale pamiętajmy o jednej kwestii. Ostatnia taka głośna dyskusja na temat estetyki, higieny, brudu była kilka lat temu. Jeżeli ktoś pamięta, to dobrze, jeżeli nie, zawsze może sobie gdzieś tam to wygooglować i w archiwum internetowym znaleźć. A badano, dlaczego woda w okolicach Mantros jest bardziej zanieczyszczona niż w innych miejscach, ale już wtedy było wiadomo, że pobliska plaża przy Foster, która również miała wydzielone miejsce dla psów, wcale nie miała w swojej okolicy zanieczyszczonej wody, więc już wtedy wkładano to wszystko między bajki. Później oczywiście przeprowadzono badania, które wykazały, że to nie jest kwestia psów i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że możemy być pewni, że gdyby było jakieś zagrożenie, plaże dla psów po prostu by zniknęły. Czy to przekonuje wrogów, nie tyle psów, co plaż dla nich przeznaczonych? Nie, powtarzane jest zawsze to samo pytanie, czy właściciele psów kąpią się na przykład ze swoimi czworonogami w wannie albo wchodzą z nimi pod prysznic. Ci drudzy mówią, ciekawe czy ci, którzy przychodzą się tutaj wykąpać, na przykład pływają w swojej wannie albo też korzystają z jakiegoś sprzętu wodnego. No nie do końca oczywiście tak jest, ta dyskusja pewnie się nigdy nie zakończy, jeżeli ktoś nie rozumie, jest wrogiem, pewnie takim wrogiem będzie od początku do końca i nic go po prostu nie przekona. Powiedziałem o tej higienie. Tutaj jest faktycznie czysto, ponieważ właściciele psów
no mają obowiązek niejako dbać o to, żeby był tutaj porządek. Te woreczki, które Daniel pokazał na początku, są oczywiście na psie odchody. One są niezbędne, ale też, umówmy się, w każdym innym miejscu właściciele też muszą dbać o swojego czworonoga i wydaje mi się, że tak jak czasami na ulicy, na trawniku, zobaczymy jeszcze psią kupę, bo ktoś po prostu no, nie wywiązuje się z tego, z czego wywiązywać się powinien. Tak tutaj to jest po prostu niedopuszczalne, bo jedna osoba błyskawicznie zwróciłaby uwagę drugiej, a poza tym, gdyby tutaj był brud i nie byłoby porządku i dbania o ten porządek, to prawdopodobnie pojawiłyby się apelacje i żądania, żeby taką plażę po prostu zlikwidowano. Pies, czworonóg na plaży to oczywiście obowiązek. Dzisiaj, jak słyszycie i widzicie, jezioro jest wzburzone, dmucha, jest słońce, ale to słońce nie jest tak intensywne. Mówię o tym dlatego, bo myślę, że każdy właściciel czworonoga z jakimś tam doświadczeniem wie doskonale, że skóra czworonoga jest tak samo, a nawet bardziej wrażliwa od skóry człowieka, a pies niestety nie poskarży się. Mówię niestety, ponieważ psia skóra, w zależności od tego, jaką pies ma sierść, czy ma długą czy krótką, o brodzie akurat nie mówię, bo brody są akurat modne również u psów, jak widać, a też może ulec poparzeniu słońcem, dlatego psy także są nacierane i psikane wszystkim tym, co ma w sobie filtry i co to słońce blokuje. Kolejne zagrożenie dotyczy tego, co jest w okolicach plaż, czyli jakichś niewielkich krzaczków, które są siedliskiem pcheł i również kleszczy, więc jeżeli pojawiają się tutaj psy, one powinny mieć wtarte specjalne preparaty. No i kolejna bardzo ważna rzecz to zaopatrzenie swojego czworonoga w wodę pitną. Jak woda pitna, to miska. Jeżeli ktoś nie ma, zawsze może skorzystać z tych misek, które są tam, gdzie przed chwilą byliśmy, czyli obok tych zaimprowizowanych pryszniców dla czworonogów. Jak widać, prawdziwe szaleństwo na plaży. Te psiaki są uśmiechnięte od ucha do ucha. Jak psiaki są uśmiechnięte, to uśmiechnięci są również ich właściciele. Tutaj akurat uśmiechnięta właścicielka. Pies wcale nie ma zamiaru odstąpić od swojej zabawki i wcale nie ma zamiaru słuchać się swojej pani, dlatego że zobaczył koleżanki i kolegów, z którymi też się trzeba przywitać. Być może oni widują się tutaj częściej. Prawdopodobnie tutaj zawiązują się też psie przyjaźnie, być może również miłości. No i wyobraźmy sobie, że zakochują się takie dwa psy w sobie, a tutaj nagle ktoś każe zlikwidować taką plażę. I co dalej? Droga redakcjo, i co zrobić? I proszę, są też takie psiaki, które bardzo chętnie zaprzyjaźniłyby się z Danielem Odrońcem. Daniel Odroniec to jest dobry człowiek, ma coś w sobie, zwierzęta do niego lgną, ludzie też, ale jak widać, są też takie psiaki, które specjalnie gustują w takich osobach jak Daniel. No, Daniel niewątpliwie podoba się temu psiaczkowi. Na mnie patrzy trochę kątem oka, ale być może dlatego, że wołają go już właściciele. To jest wspaniale. Ja wiem, że to nie przekona tych, którzy plaż dla psów nie lubią, ale zanim się coś powie, zanim napisze się jakiś krytyczny komentarz, warto przeczytać trochę informacji płynących z sanepidu. Cześć! Nawet mnie brodaty polubił, mnie brodaty odwiedził. Nie wiem, czy mogę pogłaskać. Z psami to jest tak, że głaskać obcych psów się nie powinno. Natomiast stać przy nim można. Skoro on sobie tak wybrał, nie będę z nim walczył. Jest prawie taki jak ja. Prawdopodobnie ta walka byłaby walką jednostronną. Wracając do tego, o czym powiedziałem już na zakończenie, warto przeczytać komunikaty sanepidu. Pojawiają się różne informacje, różne opracowania dotyczące czystości wody. Można to zestawić z tym miejscem i z innymi miejscami. Najlepiej przyjechać tutaj, zobaczyć, jak to faktycznie wygląda i nie pisać, i nie mówić, że tutaj jest brud, Sodoma i Gomora, bo to jest kompletnie nieprawda. Pięknie Wam dziękujemy, pozdrawiamy bardzo serdecznie z plaży dla psów przy Mantros i proszę pamiętać, że przed każdą plażą dla psów, dla zwierząt wisi regulamin. Ten regulamin warto znać, a już na pewno trzeba trzymać się tego regulaminu. Jeżeli nawet nie ze względu na kłopoty z prawem, to ze względu na to, że jeżeli tutaj będzie brudno, to faktycznie ktoś zacznie monitować do władz miasta, żeby ta plaża została zamknięta. Dziękujemy, do usłyszenia, spróbujemy się jeszcze z jakimiś psiakami z Danielem zaprzyjaźnić. Jeżeli nagramy takie bliskie spotkanie, to na pewno uwiecznimy je i przedstawimy Wam na naszym fanpage'u Ameryka po polsku na Facebooku, do którego oglądania, przeglądania na bieżąco, tematycznie serdecznie Was zapraszamy. Do usłyszenia, cześć!